służyć partnerstwu. Tutaj jak wspomniałem, podanie 1003, bo w roku 1957 też drogi są kanonizacji. I co powiedziała Czerno Czernicy? Wspominaliśmy już o tych dwóch jadłowiach, że właśnie w tym spisie w księdze pewnątkowej u sióstr 65 roku wtedy szumi arcybiskup Wojtyła zanotował, że myśli i prosi świętą Jadwigę Śląską, żeby wyjednała beatyfikację królowej Jadwigi. Przypomnij się takie najgrubsze wypada, czy najgrubsza to jaką ja. I co warto, tutaj tu chodzi o właśnie jako patronka dnia wyboru. Znalazło to też odzwierciedlenie litanii do świętej Jadwigi. Jest po tym wyborze zostało wprowadzone właśnie to wezwanie świętej Jadwigi na wydrukach, które my mieliśmy przed burzeniem kolumn, wszystko było w porządku. Prawdopodobnie i to, co wspomniałem, że tą pierwszą kolumnę kilkakrotnie coś nacisnęła nie tak, można odwołać się do komisji, pojawiło się zero, którą wygłosił w czasie pierwszej pielgrzymki zamiast cyfry 5 czerwca. Nagle jest zero. Gdzie było miejsce, wtedy nie było na ziemi dolnośląskiej. Tak to poszło do druku. W 1993 roku. Ja już nie pamiętam, jakie to było okoliczności, że ktoś to zauważył. Czy to jest zero? Z pielgrzymami Dolnego Śląska i Śląsko-Polskiego. Alarm, bo musieliśmy tego nakładu zatrzymać, jako przemienić dla, w to miejsce właściwe. Podkreślając właśnie, że to jest to są dramaty. To była jedna z takich trudniejszych na papierze. Przekazał trudno było ustalić, w którym momencie tak samo, dlatego, że ja kiedy miałem wydruk we Wrocławiu, jako dowód, w którym była tak jak trzeci raz cyfra, a moment później ktoś przez jakiś ruch klawisza skasowała się, to nie było na pewno złośliwe, bo to absolutnie wykluczało. W każdym razie afera była piękna, bo ja już mam pamiętam, na kongresach zagranicznych puściliśmy jeden tekst trzy razy w ciągu tygodnia. To też ładna korespondencja z Izraelem. Ale, książkę, która się ukazała w tym roku. Pan był taki słowoszczotka. Proszę Państwa, nie chodzi o sprzątanie. To nie jest narzędzie tego. Tylko co to jest? Wyjaśnijcie, bo może spłacić. Gdzie są zebrane właśnie te informacje o pobytach Karola Wojtyły na ziemi dolnośląskiej. Jakby albo się miało kolumnę, ale też były szpalty, tylko to się czytało też. Zwłaszcza w tej starej technologii to się odbijało poszczególne dnia. Ja nie będę szeleścił, bo afery przyniosę specjalnie, bo mam taki wywiad, który mam tylko w środkach, który się nigdy nie ukazał. Bo trudno powiedzieć, znaczy się wezwaniem. Został w ostatniej chwili po prostu z różnych stron, ja nie znam dokładnie powodów, zwłaszcza, że on się zdecentralizował, nie było co walczyć. To nie była żadna polityczna afera, ingerencja, z całą pewnością nie. Jadwiga Śląska, święta na wciąż popularna, to na naszej dzisiejszej rozmowie za chwilę mogę wam pokazać, te szczotki to są dość niechronnie jeszcze tak zrobione, przypomnę numery kontaktowe, ale one były takim etapem pośrednim, żeby właśnie wyświetlić błędy, zobaczyć co można poprawić, co jest kluczowe. Dziś na przykład na dziennikarstwie liczą, że struktura każdej informacji artykułu powinna być układana. Prawda, że najważniejsza rzecz jest na użycie, gdzie potem idą rzeczy ważne i na końcu są jakby najmniej istotne. Dlaczego? To nie było jakieś fenomenem, wszyscy dziennikarze się śmieli, błyskotliwo płyn. Ale dlaczego? No dlatego, że jeżeli się ten tekst mieści w kasie, to chcecie wyrzucał od końca tę wersję. Nie, żeby to miało sens, musiało być taką konstrukcję piramidy. Dzisiaj studenci pytają, a dlaczego tak, tak ma być? No, to się wziął z tamtą. Zresztą ta logika też jest dobrze, jeżeli najważniejsze są rzeczy na początku. No, ale mistrzowie błyskotliwe błędy, trudno jest, uważają, że najważniejszą rzecz trzeba zostawić na koniec. No, tak się nie da, zwłaszcza w tym wieczorze, kiedy wszystkie badania dowodzą, że czytelnik czyta
tytuł tak. Ale Jacek proszę, był dla mnie też takim wzorem w redakcji kierownika, który umiał rozmawiać cierpliwie z starzystkami, ze starzystami, poprawiać ich teksty. Pamiętam, jak imienniczka. Tak, imienniczka, ta pan Kameja, tak wielką uwagą. Ta była kwestia tej decyzji, to się przeciągało. Pamiętam, jak słyszałem, jak redaktor Ludowski udziela instruktażu naszej starzystce i mówi, proszę pani, wtedy jak będzie ta informacja oficjalna, pani zadzwoni do pana Anglerta z prośbą o 2-3 zdania wypowiedź do Rzeczpospolitej. I ta starzystka biedna, wystraszona, czy będzie mogła zadzwonić około godziny 21:30 tego wielkiego aktora, była strasznie wystraszona i spieszona, pytała pana redaktora Ludowskiego, pani kierowniku, ale czy ja będę mogła tak zadzwonić? I wtedy Jacek Ludowski wziął wielkie zdanie, które sobie pomyślałem, że ono też było zadresowane do mnie. Wziął, proszę pani, kiedy pani do niego zadzwoni, przedstawi się pani, nazywam się tak i tak, jestem dziennikarką Rzeczpospolitej. Niech pani pamięta, w tym momencie wszyscy dziennikarze Rzeczpospolitej stoją za panią. Wyboru. A ten, za któremu pani to pytanie zada, na pewno pani nie zbędzie, bo nie zbędzie tej gazety. Słuchając panu, ja co już zauważam, że padają słowa wycofane w sobie. Już był ten słynny trampasz. Szczotka. Już była szczotka, ale jeszcze Jacek przed chwilą powiedział słowo kaszta. Ja się niedawno pytałam moich studentów, no co prawda akurat nie z dziennikarzy, czy w ogóle wiedzą, co to jest kaszta. No to były takie skrzyneczki na poszczególne czcionki. W tej chwili jest to rzecz kolekcjonerska, bo ludzie sobie kupują stare kaszty i tam kładą różne kamyczki, różne jakieś tam pamiątki w tych przegródkach. No, tylko, że kaszta leżała, była w Pozionie, a nie w pionie. Teraz pełnimy rolę półeczek. Jakie jeszcze takie zakazane, właściwie nie zakazane, wycofane słowa? Cenzura. Powiedziałeś, że to cenzura, wszak od latach 90. cenzury nie było. Nie. Ale jednak taka pozostaje dalej autocenzura, czy dziennika, jeśli chodzi o moich. Ja nie wydaje mi się, żeby cenzura była jakimś takim wtedy problemem. Tak, właśnie to audycji i cieszę się, że może nie było to tak rozhulane, nie było to tak, powiedziałbym, rynek medialny nie był tak bezwzględny, że jednak bardziej się trzymało standardów, ale nie przypominam sobie takich przypadków, gdyby był jakiś taki działania cenzury. Poza tym wtedy jednak zespoły budowały się też wokół pewnych przesłań, ideów, załóżmy, że właśnie to była gazeta liberalna, prorynkową, prawda? Taki warunka, wtedy nie było potrzeby, żyjemy, a jednocześnie to poszalało, a my jak może, to zresztą do dzisiaj staramy się, żeby była jakaś szeroka spektrum zresu, bardzo konkretnie wzór tego, ale to wydaje mi się, że było zawsze jakąś cechą Rzeczpospolitej, takim cenzurą. Mi się wydaje, że ja też nie chcę się wypowiadać w sprawach wielkiej polityki gospodarki wydania, natomiast ja mogę powiedzieć o odniesieniu do kultury. Co tam jest cenzurą? To też nie, mam nadzieję, że to potwierdzi jak autorzy, że w kulturze absolutną suwerenność musi mieć recenzja. Jak pamiętacie, to zawsze, mimo najróżniejszych sprzeciwów, Monika Małgowska wobec największych artystów, których krytykowała, broniłem, mówiłem, że taka jest ich rola. Tutaj, żeby to dobrze zrozumieć, to musimy troszeczkę cofnąć się w czasie. Ale i to była wolność. Kiedy Jadwiga była kwicingiem, to że Benedykt Dunek jako uczennica, ale wiemy, że jej pragnieniem było pozostanie w klasztorze. Ona chciała służyć Panu Bogu jako zakonnica. Przyszło inaczej, okazało się, że rodzice mają zupełnie inne plany, a Jadwiga w tych planach swoich rodziców odbyła wolę Bożą i dlatego wyszła. Były tam jakieś rozmowy, ale nigdy nie zostało to w żaden sposób zakwestionowane czy podważone. I ta suwerenność uznali, była że obowiązek małżeński spełnili. Do dzisiaj zachowali. Moim zdaniem to jest wolność właśnie dzisiejszych mężczyzn, że nas skorzenie cenzury rzeczywiście prawda, trwało, może dla nas jakieś opracować się w tym zawodzie w czasach, kiedy ta cenzura była. To zniesienie cenzury to rzeczywiście jest bardzo ważny moment w dziennikarstwie. Jadwiga zamieszkała w klasztorze, właściwie nie do przecenienia. Ale co ciekawe, tak do tego klasztoru w sensie formalnym właśnie te międzynarodowe nie dni
czyli nie złożyła ślubów zakonnych. A było to spowodowane tym, że no, poprosiłem się panów raczej o takie sytuacje z przeszłości, bo 20 lat to jest cała era. Ja wtedy wiedziała, z kamienia upadłego do także w zakresie technologii. O tą kwestię tej posługi charytatywnej. No bo tak, no klasztor był klasztorem klauzurowym. Więc ja widziałam, wstępując do klasztoru, chciała po tej klauzurze, to już do końca życia pozostać. Wiadomo też, że jako księżna miała pewne środki materialne, majątności, które w przypadku złożenia ślubu musiała być to rodzinie zostawić i przekazać na klasztor, a było to też no, tym źródłem finansowania, gdybyśmy tak powiedzieli, tej działalności charytatywnej. Więc no, z tych powodów taki formalny sposób życia zakonnego Jadwiga nie podejmuje, ale mieszka w klasztorze, żyje jak mieszka, chodzi też w habitu zakonnym, co było jej przywilejem jako fundatorki. Tutaj też to było wspomniane w homilii w czasie świętej, że miejsce ten cud, który widziały dwie siostry zakonne, no bo Jadwiga często modliła się w kościele, nie wchodzą całe noce, modliła się przed krzyżem, który był takim ukochanym krzyżem, który miał swoje miejsce w kościele. No i ja zawsze patrzę na tę stronę, no tak, zakonnice, czyli te, które mają być mistrzyniami modlitwy, do tego są powołane. One idą podpatrywać, jak można się modlić. Więc ona dla sióstr zakonnych była przykładem modlitwy. Chociaż sama zakonnica nie żyje. Więc to też jest taki szczególny rys. Mówimy teraz już teraz o kościele, czerpaj tam przewodniczy. Tak, ona miała taką złożoną i tak z tym, że tutaj tak tradycja przypisuje, że było to w jednym z filarów, to miejsce jest zaznaczone, tam jest ołtarz, gdzie jest przedstawiona ta scena, gdzie Jadwiga modli się przed krzyżem i Pan Jezus ma właśnie jedną rękę od krzyżenia oderwaną i udziela jej błogosławieństwa. A to było miejsce szczególne, ponieważ tam się kończył chór zakonny. To, co Janusz mówi, no były takie sytuacje, kiedy nagle potrzeba było takiej formie trudnej dzisiaj dla nas do wyobrażenia, bo to było jakby dodatkowe piętro w kościele, nie będziemy tutaj wchodzić w architektoniczne szczegóły, ale właśnie przy tym miejscu, gdzie ten chór wisiał, kończył się chór zakonny. I tam Jadwiga się modliła, nie w chórze zakonnika, a ponieważ nie była mniejszą, to z nimi tam przebywała. No to taki tekst, i ostatnie 5 lat życia tutaj. I on tak czekał, to może na święta, no tak na Wielkanoc, nie to może na Boże Narodzenie. Około czekał, lat, ale no, mówię tak, około, tak dlatego się nie wiemy, kiedy się urodziła. Datę śmierci znamy bardzo dokładnie. Wiesz, wypadek Monika było nawet co do godziny, bo było to w godzinach około 18-19. Często pomylone zdjęcia, jak często się zdarzało, że my byliśmy na to szczególnie popularne temat naszych dzisiejszych wywodów, Tadeusza Różewicza, Stanisława Różewicza, ale gdzieś na tych innych stronach, jak gdzieś tam dawali, to się zdarzało się. Ja chciałam przypomnieć obyczaj, który się nieraz bardzo przydawał, ratował sytuację o wiedźmach, kultury i oddziale kultury, rzecz jasna, którzy no, już mieli swoje lata, jak to się mówi, czy też stan zdrowia wskazywał na ewentualność rychłego zejścia. Były przygotowane pożegnania przed delegacją. Pamiętacie? To ja tu muszę powiedzieć o własnym doświadczeniu, kiedy coś zapadł na zdrowiu. Nawet tuż przed wjazdem na wakacje pamiętam, że musiałam siadać i pisać tekst o Jerzym Nowosielskim, ciągle żyjącym. Okazało się, że jest niezmiernie żywy właśnie ten kult i też jest... I gdzie też przynada, tak, takiego żywego zainteresowania?
Tak, no była ta emigracja z Polska do Brazylii w XIX wieku. Więc no, nie zgłębiałem się, bo jest masz tak temat, ale być może właśnie ta emigracja ten kult zaniosła do Brazylii. No tak, to faktycznie też jest, myślę, że bardzo sztropic. I funkcjonarze najprawdopodobniej też tego dokonano. Mało tego jest. W Brazylii jest sanktuarium Święty Jadwigi. O proszę. Natomiast jako taką ciekawostkę, tak wchodzę, przepraszam, że w Teksasie w Stanach Zjednoczonych jest miejscowość, która nosi nazwę San Jadwig dzisiaj, a pierwotna nazwa Jadwigowo. I to właśnie naszą rację. Tutaj z rejonu właśnie strzelecko-polskich, kiedy wyjechali tam na pracę, tam wtedy zaczęto hodowlę i plantację bawełny. I miejscowość, zresztą tak kilka miejscowości, które noszą polskie nazwy. San Hedwig, Częstochowa, Kościuszko, co wiadomo, gdzie jesteśmy. A właśnie nasz dzisiejszy gość, ksiądz Karol, telefon jest czasowy. Jeszcze chciałem zadać dwa pytania, przy tej okazji, że się dodzwoniłem. Wita San Hedwig, czytamy, że nosiła ona cały czas w ręku, no jako taka asceta tej rangi można. Zamyślcie, że to jednak była prawda. Jak umarpienie cały czas nosiła w ręku i tak przedstawia ikona drabia się, że nosiła figurkę Matki Boskiej Polskiej. Pytanie, czy ta figurka gdzieś się zachowała? Drugie pytanie, tak to bardzo proszę o odpowiedź. To znaczy tak, wiemy, że ta figurka została do nas grobu przy podniesieniu relikwii i została podarowana Dominikanom wrocławskim, ponieważ oni dosyć istotną rolę odegrali w procesie kanonizacyjnym. Niestety, ponieważ no, sekularyzacja rutała Dominikanów we Wrocławiu, tej figurki dzisiaj niestety tam już nie znajdziemy. I drugie pytanie. Kilka lat temu mówiło się o próbach podjęcia procesu beatyfikacyjnego syna świętej Jadwigi, Henryka Pobożnego, i to jako męczennika rąk tata. Na jakim etapie obecnie jest obserwowanie do tego procesu? Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Na moście tańczyły jakieś... Jeszcze za ten telefon, za na Pana Dawskiego jakieś żebraczki tańczyły. Krzywienie kultu świętej Jadwigi. I niech się, że profesorze. To było pytanie odnośnie syna świętej Jadwigi, Henryka Pobożnego. Wiemy, że Gertruda, córka świętej Jadwigi, była przełomem gdzie, o którym ten ostatni etap jego życia właśnie żyła świętej Jadwigi. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, uświęcaj nas grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, uświęcaj nas grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, uświęcaj nam, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciół Kościoła Świętego i powiedz o tym i to. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliła się Maria z Sambora. Bóg zapodziękujemy tajemnicę czwarta, miłosierdzie Najświętszej Maryi Panny. Maria jest wzięta do nieba z duszą i ciałem. Jako nasza Matka niesie tam ze sobą również i nasze wszystkie modlitwy. Natomiast zdążyła jedyna przedmiorga dzieci, wcześniej jak dzieci do dorosłości. To chyba dożyło ich troje, prawda, ale... Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Nie młodzież, to są już stare trybki. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekali, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Zatrwaj za wspólną modlitwę, modliła się Maria z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękuję. Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Panny Panny na Królową Nieba i Ziemi. Maria została wyniesiona ponad zastępy aniołów i świętych. Jest najdoskonalszym stworzeniem, arcydziełem Bożym i czcicielką Boga Ojca. Która jest bardzo czczona przez naszych południowych sąsiadów, a która razem z Anną... Tak, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, o Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polejonymi Tobą. W intencji Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gadzić w potrzebach naszych, ale od wszelaki swój przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Syna swoim nas pojegnaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas poddaj. Do tego trzeba by było dodać... Za wspólną modlitwę różańcową modliła się Lucyna z parafii Podwyższenie Krzyża Świętego w Makarowcach, Białoruś, z Panem Bogiem. Dziękuję, z Panem Bogiem. Jeszcze odmówmy za stolicę świętego Józefa litanie, prosząc o jedność, solidarność i mądrość dla wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Ojczyzny Ba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójcy Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nas. Święty Józefie, módl się za nas. Przesławmy potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głów Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, Józefie najroztopniejszy, Józefie najmężniejszy, Józefie najposłuszniejszy, Józefie najwierniejszy, zwierciadło cierpliwości, miłośnik bóstwa, wzorze pracujących, ozdobo życia rodzinnego, odporu rodzin, opiekunie dziewic, pociecho nieszczęśliwych, nadzieję chorych, patroni umierających, opiekunie Kościoła Świętego, po strachu duchów piekielnych, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ustanowi go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyś mu, oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę wrzeńcową. Dziękujemy pielgrzymom w kaplicy obecnym i także tutaj w studiu naszym. Task w małe pozdrowienie jest ksiądz opiekun proboszcza. Parafia Świętej Katarzyny w Rożnowie, koło Obornik, Wielkopolska i parafia Świętego Michała Archanioła w Łukowie. Ksiądz Przemysław Prędki. Pięknie, pozdrawiamy. I tutaj? Irena Szacik z parafii Świętego Michała Archanioła. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy księdza kanonika i całą rodzinę Radia Maryja. Antonina Perylicjans, też parafia Świętej Katarzyny Rożnowo. Pozdrawiamy całą parafię, wszystkich uczestników, rodzinę i rodzinę Waśków. Waszków. Leszek, Rożnowo, parafia. Pozdrawiam całą rodzinę i parafianę. Pozdrawiamy Panie Leszku i Pani. Beata Matuszek w parafii Rożnowo. Pozdrawiam moją kochaną mamę, brata, męża, dzieci i księdza kanonika Jana Stefana. Czyli wszystko jedna parafia jesteście, tak? Parafia. Pięknie. A na dole jeszcze jest część grupy, tak? Cała grupa. To gorąco pozdrawiam i wszyscy mogą tu być, no ale wy jesteście przedstawicielami. Pięknie, dziękujemy. No i zapraszamy jeszcze kiedyś do świątyni już. Tak jest. No i szabsu. Pięknie. No to dziękujemy bardzo. Jest godzina 13. Za chwilę serwis informacyjny. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podsumowała kampanię informacyjną Godny Wybór – Przywrócenie wieku emerytalnego. Akcja miała na celu uświadomienie Polakom, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem. Rząd obniżył wiek emerytalny po tym, jak koalicja PO-PSL podniosła go do 67 roku życia. Teraz zachęca do dłuższej aktywności. Dodatkowy rok to 8% wyższa emerytura. Minister Pracy Elżbieta Rafalska, powołując się na badania CBOS-u, powiedziała, że ponad 70% badanych popiera zmiany emerytalne, wiedząc, że świadczenie będzie niższe. Polacy biorą pod uwagę przede wszystkim stan swojego zdrowia. Więcej niż co czwarta osoba mówi, że nic nie przekonałoby ich do dłuższej pracy. I na pytanie, gdyby były takie jednak powody, to proszę te powody wymienić. Wymieniane jest
zdrowie. Tego zdrowia żadna nam ustawa nie zagwarantuje. I dobra praca, czyli dobry stan zdrowia, to pokazuje, proszę Państwa, że Polacy żyją dzisiaj, żyjemy i kobiety, mężczyźni żyją dłużej, ale też, mimo że żyjemy dłużej, ciągle pozostajemy w zdrowiu krócej. Partnerem kampanii Godny Wybór przywrócenie wieku emerytalnego jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Doradcy przekazują obywatelom informacje dotyczące dokumentów niezbędnych do uzyskania emerytury. Mówią o zasadach wyliczania jej wysokości. Od 1 lipca we wszystkich oddziałach zakładu będzie doradzało ponad 500 osób. Od 1 października kobiety będą miały możliwość przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65. W tym tygodniu planowane jest spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Sejmu Markiem Fuchcińskim i marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, poinformowała o tym Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej. Rozmowy dotyczyć będą konsultacyjnego referendum w sprawie konstytucji. Prezydent w orędziu powiedział, że data 11 listopada 2018 roku to najlepszy termin, jeżeli chodzi o organizację referendum. Według marszałka Stanisława Karczewskiego datę referendum trzeba rozważyć. Niewykluczalna jest też opcja dwudniowego głosowania. Prezydent poinformował, że zwróci się do Senatu, aby 11 listopada 2018 roku odbył się plebiscyt, który ma nakreślić fundament przyszłej konstytucji. Zdaniem prezydenta Polska potrzebuje nowej konstytucji. 11 listopada 2018 roku to również wynikająca z kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych. W ciągu kilku najbliższych dni Platforma Obywatelska ma przygotować wniosek o dymisję ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Zapowiedział to poseł PO Marcin Kierwiński. Wcześniej szef PO Grzegorz Schetyna mówił, że jeśli do końca ubiegłego tygodnia nie zostanie odwołany wiceminister Jarosław Zieliński, złożony zostanie wniosek o wotum nieufności dla szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Uzasadnieniem ma być według Platformy chaos w policji, a dowodem sprawa śmierci Igora Stachowiaka. Kolejny wniosek totalnej opozycji, do której należy Platforma Obywatelska, jest zdumiewający, ocenił poseł Adam Abramowicz z Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Dlatego, że akurat minister Błaszczak jest ministrem wyróżniającym się, wybijającym się. Przeprowadzenie Światowych Dni Młodzieży tak sprawne i czy szczyt NATO, który przebiegł bez żadnych zakłóceń. Brak jakby u nas tego poczucia zagrożenia, bo przecież to trzeba się Polaków zapytać, czy jak idą policje, idą dobrze policje. I te wypadki wrocławskie, szybka reakcja na ten film, tak, dymisję i wdrożenie tych procedur naprawczych. No tutaj składać wniosek teraz o odwołanie tak dobrego ministra, to jest rzeczywiście już tylko jakiś polityczny chocholi taniec, bo no jakiekolwiek trzeba mieć argumenty, a nie tylko taki bić pianem. Tymczasem w związku z wydarzeniami dotyczącymi śmierci Stachowiaka to właśnie szef MSWiA odwołał komendanta Dolnośląskiej Policji, jego zastępcę do spraw prewencji oraz komendanta miejskiego we Wrocławiu. Rzecznik Komendy Głównej, inspektor Mariusz Ciarka, informował, że trwa procedura zwolnienia policjanta, który użył na komisariacie paralizatora. Śledztwo w tej sprawie prowadzi także Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Niespełna rok po nieudanej próbie zamachu stanu w Turcji, o którą Ankara oskarża islamskiego kaznodzieję Fethullaha Gulena, władze tureckie zagroziły pozbawieniem go obywatelstwa. Grozi to także innym poszukiwanym, w sumie 130 osobom. Gulen znalazł się na opublikowanej przez MSW liście przebywających za granicą Turków, którym zarzuca się ciężkie przestępstwa. Osobom tym dano 3 miesiące na oddanie się w ręce tureckich władz. Jeśli tego nie zrobią, mają zostać pozbawione obywatelstwa. Masowe aresztowania zwolenników Gulena i innych krytyków tureckich władz po nieudanej próbie puczu sprawiły, że wielu Turków uciekło za granicę. Aresztowano 50 tysięcy ludzi pod zarzutem powiązań z organizacjami terrorystycznymi, a 150 tysięcy zwolniono z pracy, w tym wielu wojskowych, policjantów, nauczycieli i urzędników państwowych. W
kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. W rejonach górskich możliwy przelotny deszcz i burze. Słaby deszcz również miejscami na krańcach zachodnich. Temperatura od 17-19 stopni na krańcach północnych oraz w dolinach karpackich od 21 do 23 stopni na przeważającym obszarze kraju do 25 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby, jedynie nad morzem okresami umiarkowany, zachodni. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali. Ciśnienie będzie ulegało wahaniom. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Skarga na TVP. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajmie się skargą na Telewizję Polską. Czy upomni ją za zablokowanie reklamy naszego dziennika? Czysta wołowina. Szansa przed polskimi producentami wołowiny. W naszym dzienniku ciekawa analiza rynku mięsa wołowego. Polska wśród nielicznych państw świata. Orędzie Giedrzwałckie. Przygotujmy się duchowo do 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Giedrzwałdzie. Dowiedz się, o co prosi Cię Maryja w orędziu przekazanym na ziemiach polskich. Jeden z ostatnich, gdy się ujawnił, miał 61 lat. W naszym dzienniku dramatyczne losy kolejnego żołnierza niezłomnego. Romuald Korwek, pseudonim Orzech. Nieznany bohater. Zawalczyłam o męża. W naszym dzienniku piękne świadectwo żony, która wytrwale modliła się o powrót męża. W czasie trwania zamówionych 30 mszy świętych mąż zerwał związek z inną kobietą. Świadectwo, które nam przypomina, że małżeństwo jest zawarte na wieczność. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Dziś w Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które serdecznie zapraszamy. Program tego spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji TRFM oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Skit of Love w wykonaniu Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Jerzy Olszówka, kustosz sanktuarium. O godzinie 21.30 zapraszamy na rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Tematem rozmów będzie święta Jadwiga Śląska, wciąż popularna. Gośćmi rozmów będą ksiądz Jerzy Olszówka, ksiądz Bogdan Giemza, brat Marcin Wojtczak oraz pani Ewelina Gładysz. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. We wtorek 6 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach Episkopat Polski zawierzy Kościół w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Z tej racji sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Metropolity Poznańskiego i Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Gondackiego, a rozpocznie się ona o godzinie 18. To ważne wydarzenie dla Kościoła i naszej Ojczyzny, dlatego tego dnia zachęcamy do jedności i wspólnej modlitwy. Uroczystość będzie transmitowana na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. 10 minut po 13. Zapraszam na audycję aktualności dnia. W świecie
gdzie wszystko cenę ma. Spytają dzieci, nie byłeś nas. Kto ukradł im najlepszy czas? Kto sprzedał pamięć dawny nas? A bo niewierny wygnał w świat. I kto zatraci radę tą? Tu jest ojczyzna, tu nasz dom. Obudź się, rozkoma. Niech pan ma, niech łaska ma. Powstań z kola polsko, daj nam sprawiedliwość. Ojczyzna polowiła w sercach naszych nasza prawa. Powstańcie z wozy, ukradzy dziennika. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie redaktorze, tak wynika z różnych artykułów, z tego co też mówią różni komentatorzy, też ci, którzy stracili swoich bliskich w katastrofie smoleńskiej, że PO doskonale wiedziała, co jest w trumnach. Tak chociażby powiedziała europoseł pani Beata Gosiewska, która straciła męża w katastrofie smoleńskiej, pana ministra Przemysława Gosiewskiego. Polityk odniosł się do informacji jednego z tygodników, który ujawnił nieznane fakty dotyczące rosyjskich sekcji zwłok. Pan też pracował wiele tygodni nad sprawą, tak można by powiedzieć, całościowo. Bardzo się tym też pan interesował. Czytaliśmy na łamach naszego dziennika wiele artykułów, które mówią o tej sytuacji. Jak pan dziś patrzy z tej perspektywy, bo no nieraz próbuje się używać, że to tego, co stało się do dziś, prawda? Kiedyś rządzący, teraz jako opozycja, myślę PO, PSL, że to taki kapitał polityczny, że cały czas ta sprawa jest w obrocie i służy tylko polityce, tylko zyskowi politycznemu. Tak to niestety jest, oczywiście. To jest przede wszystkim narodowa tragedia. To jest dramat osobisty rodzin tych ofiar, ale oczywiście nie dla wszystkich tak było. I Polacy właśnie zdążyli przekonać, że nie dla wszystkich, no bo instrumentalne wykorzystywanie katastrofy smoleńskiej właśnie jako właśnie do celów politycznych. No obserwujemy od pierwszego dnia, kiedy ona się wydarzyła. Ale trudno by się do instrumentalizacji przypisać przede wszystkim Prawu i Sprawiedliwości, Jarosławowi Kaczyńskiemu i innym politykom, ale też właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Próbuje się odnajdywać w takich różnych działalnościach. Próbuje się tak robić. Ale też poświęcać rodzinie, czyli gdzieś jakby szukać tego balansu między domem, pracą, realizowaniem swoich marzeń, pragnień. Ale jednak jest to zupełnie inna perspektywa, bo Prawo i Sprawiedliwość tak nie tylko z tego względu, że jako pewna ugrupowanie i pewna rodzina polityczna ucierpiało najbardziej w tej katastrofie, ale też z tego, że z racji zupełnie innej koncepcji politycznej. A prawda liczy się w tej stawało po stronie ofiar, tak? A liczy się pan, panie redaktorze, prawda dla pana, czy dla nas jako dziennikarzy? Myślę, że to przede wszystkim. Pisząc na ten temat, będąc w Rosji, jakby nigdy nie byłem wysłannikiem żadnej partii politycznej, która ani opowiadająca się za jakimś konkretnym wytłumaczeniem katastrofy smoleńskiej, ani tym
prawda. Nie zmienia to faktu, że pewne stwierdzenia są oczywiste. Tutaj ojciec poruszył sprawę trudnego życia, tego szokujących, sensacyjnych i sensacyjnych szokujących. No bo dzisiaj cremacje, a kiedyś szczątki, tak? I dziś w tygodniku w sieci czytamy, szczątki ofiar miały być hurtowo ładowane do worków na śmieci. Tak podkreślają osoby, z którymi rozmawiali dziennikarze tygodnika, czy temu dać prawę. No, powiedzieć, że to prawdziwe. Rozmawiali, ale wydaje się, że byli to Polacy. Więc to już samo to wskazuje, że strona polska, właśnie pani Ewa Kopacz, Donald Tusk, Radosław Sikorski, że doskonale wiedzieli, co wrzucono do tych trumien. I myślę, że właśnie dlatego Rosjanie tak robili, że robili to celowo. Tu oczywiście w grę wchodzą czasami takie czynniki pararacjonalne, jakieś takie specyficzne archetypy kulturowe funkcjonujące w Rosji, jakiegoś takiego, nie wiem, symbolicznego, nie wiem, pastwienia się nad wrogiem, czy nawet nie bezpośrednim wrogiem, jakimś, co woga symbolizuje, bo nie wiem, komuś, dla kogoś być może ciała polskich generałów symbolizują, nie wiem, polskie, nie wiem, przynależność do NATO, związek z wrogiem. Takie czynniki też gdzieś są, takie, ale tak przede wszystkim jest to zimna kalkulacja. Zimna kalkulacja była taka, że odpowiadając na oczekiwania, to właśnie Ewy Kopacz, żeby na sprawę tych chciał jak najszybciej zakończyć, żeby zapakować, no z drugiej strony zrobili to tak, żeby Ewy Kopacz zwykle jest ona przedstawiana na sprawę, żeby na zawsze, przynajmniej dopóki są przy władzy, natomiast Bartek no właśnie te trumny jest pozostawały z wyciągniętą dłonią. Pozostawały na jakby tak jak dawały możliwość szantażu stronie rosyjskiej. No pytanie, panie redaktorze, czy to jest kwestia przypadkowego bałaganu celowego działania? Też z naszej strony pytanie, kto pojechał i w jakim celu, tak? Jeżeli nas reprezentował, bo wiadomo, ogrom katastrofy, ale to nie jest tak, że tego dnia zdarzyły się, nie wiem, cztery katastrofy i to po prostu było to nie do objęcia. Nie, bo dziś katastrofa była wydarzeniem unikalnym, mieszkalnym w historii. Ona wymagała pełnej mobilizacji. No się kwestia podejścia każdej ze stron, tak? Bo można powiedzieć, rodziny to nie do końca w tej sytuacji były stroną, nie wszystko może mogły nadzorować. Ja czytałem, że gdzieś niektórym rosyjskim lekarzom grozi jakieś postawienie nawet zarzutów za zaniedbania, czy właśnie za taki stan rzeczy. No nie wiem, czy to też prawdziwe, czy ktoś rzeczywiście stanie przed jakimś sądem. No jest bardzo mało prawdopodobne, że jakikolwiek Rosjanin stanie przed sądem. Fascynuje przede wszystkim, zwłaszcza któremu zarzuty chciałaby postawić polska prokuratura, to akurat to wydaje się to mało realne. Podobnie jak w przypadku oficerów pełniących służbę na lotnisku w Smoleńsku, którzy uczestniczyli wyprowadzali ten samolot 10 kwietnia. Ale ona nie była zwykłą filantropką. Nie ma wątpliwości, że to, co się stało w biurze ekspertyzy medycyny sądowej w Moskwie, nie było skutkiem jakiegoś przypadku, jakiegoś bałaganu, pośpiechu, zlekceważenia sprawy. Mogło być tym skutkiem tego czegoś wyłącznie na konkretne polecenie władz rosyjskich, które mogły powiedzieć, zróbcie to właśnie tak, a tak, zróbcie to byle jak, chaotycznie, popełniajcie błędy, zniekształcajcie informacje. Wtedy oczywiście tak, wtedy na pewno to biuro mogłoby w ten sposób zrobić. Natomiast jest ono na pewno pod względem wyposażenia, personelu, możliwości technicznych przygotowane do tego, żeby przeprowadzić takie sekcje zwłok, przygotować ciała do transportu, żeby zrobić to fachowo, profesjonalnie. Tam panuje powiedziałbym pedantyczny porządek, czystość, higiena. Nie można niczego zarzucić tej instytucji pod względem właśnie takim technicznym. Więc one są w stanie to zrobić. Padają takie głosy, że może powinny ofiary tej katastrofy być w wspólnym zdrowie. Pomijam naturalne, mrożące we żyłach skojarzenia, to totalitarne. Nie wyobrażamy sobie, że ci, którzy jechali do uczcić
jakieś ofiary zbrodni katyńskiej, to sami mieliby trafić do takiego dołu na wzór katyńskiego, a może i znajdującego się gdzieś w pobliżu, dlaczego nie, prawda? Więc, ale można byłoby coś takiego mówić 100 lat temu, kiedy nie istniała genetyka, kiedy nie było żadnych badań, wówczas no takie oderwane części ciała, nikt wówczas eksperci nie mogli zrobić, poza może jakimiś szczególnymi przypadkami. Nie było techniki pozwalającej zidentyfikować, nie wiem, pojedynczy organ, czy odrywaną część skóry, czy kości, czy coś takiego. Natomiast obecnie ta możliwość istniała i dotąd istnieje zarówno w Rosji, jak i w Polsce. Tam to rosyjskie biuro prowadzi cały czas śledztwa polegające na identyfikacji na podstawie jakichś niewielkich, nawet takich mikrośladów biologicznych. To samo robią podobne laboratoria w Polsce. Gdyby z jakichś powodów gdybyśmy nie chcieli, żeby te identyfikacje do końca w każdym szczególe prowadzone były w Rosji, nie było żadnej wcale takiej potrzeby. Równie dobrze te części mogłyby zostać w całości przewiezione do Polski. Tutaj dokończono by wszystkie identyfikacje. Każda rodzina. No właśnie, panie redaktorze, bo pan pojechał i od samego początku śledził też sprawę katastrofy, tego co działo się. Też kolejny raz mógłbym ponowić pytanie, kto pojechał i w jakim celu, bo dziś ekshumacje, one jeszcze trwać będą dosyć długo. Prokuratura poinformowała, że podczas ostatnich ekshumacji wykryto m.in. zamianę ciał ofiar katastrofy. W niektórych trumnach były fragmenty ciał nawet kilku osób. No i wdowa po wicepremierze Przemysławie Gosiewskim przyznaje, że gdyby nie zmiana władzy, prawda, nie wyszłaby na jaw, więc to też nie do końca, że paliwo polityczne. Nie wyszłaby na jaw, chyba, że tą prawdę w odpowiednim, dogodnym dla niej momencie zmieniliby Rosjanie. Taka możliwość też istnieje i cały czas o tej możliwości szantażowania tych polskich władz też musimy pamiętać. Także poza tym, że poznaliśmy prawdę bolesną, poza tym, że teraz możemy... No gdzieś tam taki mały szantaż chyba był około 2011 roku przed wyborami, ale to tylko tak... W maju przewodniczący Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Aleksandr Bastrykin powiedział, przypomniał właściwie Andrzejowi Seremetowi, czyli wtedy prokuratorowi generalnemu, że niektóre ciała mogą tutaj być zamienione i te informacje podano publicznie. Te polskie różne instytucje bardzo szybko tę sprawę jakby starały się wygasić i to się udało, ale wystarczyło, żeby Rosjanie zaczęli dalej drążyć, podawać szczegóły, a przecież oni wiedzą, jakie te szczegóły są, no to wówczas ten nacisk mediów, opinii publicznej, ale taki, jakie wtedy był i przy takich możliwościach, jakie były w 2011 roku, już byłby tak silny, że prawdopodobnie niektóre ekshumacje miałyby miejsce. No i wyobraźmy sobie, że doszłoby właśnie do ekshumacji grobu generała Kwiatkowskiego i odkryto to, że tam są ciała wielu osób. Być może nie udałoby się tego odkryć, Rosjanie by odpowiednio zadbali. Było to kilka miesięcy przed wyborami, jak te wybory by się skończyły. Na pewno Platforma zrobiła wszystko, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, do ujawnienia tych szczegółów kompromitujących dla jej polityków. Tylko panie redaktorze, to też nie jest kwestia wyborów raz na 4 lata, czy raz na 5, jakichkolwiek. Tylko ja bym zapytał, kwestia sprawności państwa i tego, co się dzieje w państwie, prawda, bo politycy nieraz tak, a inaczej zachowują się, ktoś ich tam nagra i wychodzą różnego rodzaju kwiatki, a oni dalej są politykami, dobrze, a nawet lepiej się im wiedzie tak od ludzkiej strony wypowiedzieć, tylko do kwestia tej odpowiedzialności, tego porządku publicznego, tej pewnej sprawiedliwości, pewnego charakteru, prawda, państwa, tego byśmy się spodziewali, bo tutaj pani Beata Gosiewska mówi, że nie wyszłyby, prawda by nie wyszła na jaw, więc ludziom też chodzi o to. I teraz w naszej trumnie, albo ciało naszego zmarłego, który zginął w katastrofie, jego ciało leży w 8 trumnach na przykład, tak? No więc to są też pytania, przed którymi my musimy sobie je postawić, próbować odpowiedzieć. I teraz znowu wracam z pytaniem, kto pojechał i w jakim celu.
Jak to się, bo to papier różne rzeczy przyjmie. Kamera też nagra, prawda, radio puści dalej, ale teraz no, jakie są fakty? To nie jest takie, że teraz zebrały się hieny i rozszarpują biednych polityków, jeden drugi się uparł, tylko no, no właśnie, no, na ile jesteśmy, na ile jesteśmy sprawiedliwi względem siebie, tak? Bo to jest zaufanie, którym cię obdarzamy, a ty sobie grasz na nosie każdemu, jak tylko możesz. Dzisiaj mówisz to, jutro coś innego. Zarzucamy ci, że zawaliłeś, a ty wyciągasz, że tamten robi z tego, prawda, sobie jakiś PR czy sprawę polityczną. Odrzucasz argumenty, że zawaliłeś, że nie dopełniłeś obowiązków, nic ci nie grozi, bo masz mandat, bo nie wiadomo co jeszcze, prawda, a zwykły obywatel, no nie wiem, jakie by konsekwencje poniósł, gdyby w jakiejś tam kwestii wykazano jego niedbałość, nieprofesjonalność, zawalenie obowiązków, czy inne rzeczy, tak, jakąś winę. No tak się składa, że wtedy, w 2010 roku, decydowali o tych sprawach politycy, którzy mieli bardzo słabą więź z własnym państwem, z własnym narodem, z własnymi wyborcami. I dla takich ludzi kłamstwo, manipulacja, dezinformacja są po prostu...